A dzisiaj testuję słuchacze trochę inaczej, bo domowo, aż albo biurowo. W każdym razie zaraz poznacie mojego gościa. Zostańcie do końca, bo coś dla was mam. Czasem zdarza się tak, że coś cię boli, nie wiesz dlaczego i wtedy dzwonisz do takiego gościa, którym jest Michał. I wtedy on zjawia się u twoich drzwi. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy pracować z Marcinkiem nad jego ciałem. Będziemy go poprawiać, robić i naprawiać, także zapraszamy. Jest ze mną Michał, który jak już wiecie jest fizjoterapeutą. Cześć Michał. Siemano. Michał, opowiedz coś o tym, co działasz, kiedy do ciebie dzwonić, kiedy nie, bo tak jak już wcześniej wspominałem, fizjoterapeuta mi kojarzy się osobiście, jeśli naciągniesz jakiś mięsień, coś takiego, wiesz, za mocno przypakowałeś na siłowni, wtedy jest telefon i ty jakby pomagasz w tym bólu. Dokładnie, tak to wygląda. Jeżeli masz jakiś problem z mięśniem bądź po prostu z kręgosłupem, wiesz, coś boli, gdzieś jest jakiś problem, wtedy właśnie dzwonisz do fizjoterapeuty. Ja na przykład dojeżdżam do swoich pacjentów, no i działam u nich w domu. Wiadomo, nie każdy może, prawda, przyjechać, tak? Miałem parę takich przypadków, które po prostu nie mogły się z domu ruszyć, nie? Tak, ty mówisz pacjenci. Tak, czy tak. Czy klienci. Właśnie, widzisz, zależy od zawodu. Na przykład w kosmetologii mówi się klient. W moim wypadku jest to pacjent. Fizjoterapeuta jest to typowo zawód medyczny. Czy to jest tylko siłownia, czy jakby to jest też stałe urazy jakby wcześniejsze? Bo też wiem, że... Wiesz co, no to jest bardzo kompleksowe, to zależy od osoby, wiesz, co komu dolega. Na przykład, jeżeli mamy osobę, która bardzo dużo jeździ rowerem, nie wiem, może znasz to, no to takie osoby mogą mieć problemy właśnie kolana, wiesz, stawy tutaj, no w zależności gdzie jest jesteśmy słabi. Jeżeli ktoś ma jakiś uraz, coś się dzieje, jeżeli są badania, jakieś USG, prześwietlenia, no to wiesz, no wiem, gdzie mam działać, co się dzieje, nie? Że tu jest coś uszkodzone, na przykład pękotka czy coś. No nie działam po omacku, że tak powiem, nie? To jest ważne. Badania są ważne. Fajna jest sytuacja, to chciałbym wspomnieć, jak pracuję z takim pacjentem, wiesz, no często bóle mięśniowe no, są mocno bolesne, zresztą sam się o tym przekonałeś, nie? No właśnie i zależy od techniki, jak należy pracować. No ale zawód fizjoterapeuty jest na tyle ciekawy, że po prostu my pracujemy z bólem. Nie? No często mnie wyzywali, ale to jest spoko, fajną mam satysfakcję, jak pomagam. No w zależności wiesz też co robisz, nie? Bo jeżeli typowo relaksacyjny masaż, no to tutaj wiesz, nie działasz agresywnie na tkanki, nie? W twoim wypadku trzeba było zadziałać, wiesz, agresywnie, że no jednak to bolało. Jak ktoś chce się tam odprężyć, to też... No tak, tak, no wiesz, kompleksowo w sumie to w swoim życiu troszeczkę idę, tak? Żeby pracować z ludźmi, ze sportowcami po jakichś urazach, wiesz, jestem trenerem personalnym, fizjoterapeutą, magister, wiesz, dużo kursów też pokończyłem. To jest przede wszystkim siła, wiesz, bo taka szkoła to jest właściwie podstawa, wiesz. Najlepszym kursem był zdecydowanie FDM. To właśnie ty się na tym przekonałeś, wiesz. Dało mi to bardzo duże pole manewru, bardzo duże narzędzie pracy, wiesz, do tego jakieś terapie manualne, neuromobilizacje, praca z pacjentami geriatrycznymi, wiesz. Ogólnie też pracuję, jestem zatrudniony w Zakładzie Opieki Leczniczej w Łaźniewie. Dobra, czyli na Sochaczewie można cię znaleźć na... Pod numerem telefonu. Pod numerem telefonu. Tak, tak. No wiesz, no tutaj mam rodziców. Troszeczkę tak teraz migruję, Warszawa-Sochaczew. No ale jeżeli mam, prawda, pracę, ktoś chce się ze mną umówić, ma jakiś problem, no to sobie umawiam tych ludzi, po prostu z nimi działam, tak? Dojeżdżam lub przyjeżdżają do mnie, no. Mam na przykład takiego kolegę, który zerwał sobie więzadło ACL-a, krzyżowe przednie i wiesz, i musieliśmy wzmocnić ten mięsień, bo był mocno osłabiony. I o tyle, co ja z nim zrobiłem pracę, prawda, u siebie, poćwiczyliśmy, wzmocniłem mu tą nogę, wiesz, to był naprawdę dobry trening dla niego, wiesz, to kluczem jest to, co on robi w domu. No bo wiesz, jeżeli on godzinę ze mną poćwiczy, a przez tydzień leży w domu, no to wiesz, słabo, nie? Ile kosztuje przyjazd twój? Też w zależności od problemu, tak? No bo jeżeli na przykład jadę do masażu, wiesz, rąk samych, no to wiadomo, że to jest mniejsza kwota, tak? A jeżeli na przykład pracuję już, wiesz, manualnie na kręgosłupie czy coś, no to 100 zł, no. Biorę, przejeżdżam, no, biorę 100 zł, no. Za godzinę, za siedzenie godzinę i, wiesz, opracowanie problemu danego, wiesz, tu zależy, nie? Żeby nie pozostawiać was widzów bez niczego, że tak powiem, Michał przygotował dla was mały konkurs.
jest do wygrania. Białeczko. Białeczko, 700 gram dla wszystkich trenujących w Sochaczewie. Jedyne co należy zrobić, to zrobić sobie zdjęcie podczas treningu i otagować je hashtagiem Fizjotrener Challenge. I spośród nadesłanych zdjęć wybierzemy najładniejsze. Urzekło nas. Nas najbardziej urzekło. Zapraszam na kolejne odcinki, jeśli podoba Ci się ta seria, do subskrypcji, do polubienia fanpage'u. 130 tutaj na start. I fizjotrener, także do zobaczenia następnym razem. Cześć. Ciao.